Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Drodzy Państwo, aspiruję do miana gwiazdy YouTube'a i jak każda szanująca się gwiazda, czasami po prostu trzeba spaść. Ja dzisiaj mam zamiar spaść z samolotu w ramach akcji. Chcę to przeżyć i bardzo chcę to przeżyć. Zobaczcie, jak kurczowo się trzymam całego tutaj samochodu. No i zrobię sobie symulator skoku, bo to mniej więcej tak będzie wyglądało, że tu będzie otwarte drzwi samolotu. Ten. Ja robię tak. Trzymam się, nie dam się wypuścić, pan mnie będzie wypychał. Ja też tak. I słuchajcie, prawda też jest taka, że ja kiedyś byłem Supermanem. Co prawda, teraz jestem na emeryturze, ale swój kombinezon Supermana jeszcze mam ze sobą. Nie wiem, czy się w niego zmieszczę, no bo jak widać, trochę się opuściłem, zarosła mi broda, włosy trochę urosły, ale może się jeszcze wcisnę tu w to wdzianko i mam nadzieję, dawno nie latałem, więc się trochę stresuję, ale mam nadzieję, że jednak wzniosę się. Powiedz. Siemanko. Siema. Cześć, Prusiu. Cześć. Jak na imię? Rafał. Dobra, Rafał, powiedz, co przyjechałeś robić do nas? No przyjechałem skakać, nie, latać jak Superman. Na Supermana, no, pięknie. Tak. Dobra, a pomysł gdzie się narodził? Pomysł się narodził, bo jestem tu w ramach akcji, chcę to przeżyć, z katalogu marzeń. No i po prostu chcę to przeżyć. Czyli mam przeżywamy. Nadzieję, że przeżyję. No. Dobra, no taki jest zamysł tej zabawy. Dobra. Nastawienie twoje? No pozytywne. Pozytywne. Leciałeś kiedyś samolotem? Tak. Ale nie wysiadałeś z niego jeszcze w trakcie. Nie, nie. To dzisiaj cię z niego wyrzucimy. Dobra. Czekam. Dzielnie banana, widzę, że trzeba ćwiczyć. Zostaje banan na ustach cały czas. Będziemy mieli fajne fotki i wideo. Nie przedłużamy piona i widzimy się na górze. Dobrze. Chcę to przeżyć! Skończyliśmy w ramach akcji, chcę to przeżyć z katalogu marzeń. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Skończyłem, jestem dumny z siebie, ale wrażenia już nie są. Co, fajne te skoki czy nie fajne? Fajne te skoki. Dałeś radę, elegancko, fajnie. Nie wiem, czy bym to powtórzył. W uszach mnie trochę ciśnie. Skok jest z lewej. Dobra, no. Możemy delikatnie, ale...
Witamy na ziemi. Jest gitara. Piona. Dzięki, dzięki wielkie. Piona. Dobra, żyjemy. No, możesz wstać. Daj mi lepą okulary. Jest. Zaliczone. Dziocha żyje. Piąteczka. Daj mi okulary. Dzięki sobie. Wielkie. No, i teraz pokaż jak było. Dobrze było. O to chodzi. Jest, dzięki. Piona. Co ty mi powiedziała? Są hardkorowe uczucia, w ogóle jakieś takie kosmiczne, jakby się oglądał jakiś film kosmiczny. Co to było? Normalnie cię wyrzuca gościu tak siup z samolotu. I to jest takie uczucie niesamowite. A ty powietrze widziałeś, wieje wszystko. Jeszcze, tak? Bo ja pierwsza wypada, nawet nie powiem, wyskoczyłam. Widziałeś mnie? Nie wiem, ja byłem w szoku. Widziałem cię, ale. Jakbym oglądała film, ja później widziałam Rafała, jak leciał, ale to już na spadochronie. Jeszcze takie uczucie, ja w samolocie, jak byliśmy na 3000 metrów i lecieliśmy na 4, to już tak powiedziałem do tego gościa, wiesz co, ja tu się będę chyba trzymał tej barierki, bo się tak trochę cykam. I on mówi, no w sumie to jest naturalne, że się boisz. Jakbyś się nie bał, to ja bym się bał z tobą skakać. Ja on, chociaż jesteś Supermanem i on co chwilę mi mówił, dobra, wiesz co, to jak jesteś Supermanem, to w takim razie, ja, bo ty masz ten pakiet premium lot, także ja cię wyrzucam i łapię powietrze. Nie, bo przecież umiesz latać. Nie umiesz to jednak cię podpiąć? Nie, co chwilę mnie podjuda. Ale nie, instruktorzy są uparte. 3 kilometry na ziemię, a gości mnie podpuszcza, czy bez spadochronu chcę sobie skoczyć. A ten samolot się tak trzęsie, nie? Tak. Masakra, jakiś kosmos. Ale dyplomiki nie. Mamy. Ja jeszcze, jesteśmy dumni. Jeszcze nie jestem w stanie tego podsumować. A potem, jak już spadaliśmy na spadochronie, to tak jakbyś obraz oglądał na VR-ze jakiś. Ja mam wrażenie, jakbym film obejrzała. Ale ten lot ponad 200 na godzinę to kosmos, naprawdę kosmos. Tylko ten kamerzysta motywował mnie do tego, żeby coś robić, bo inaczej to bym tak po prostu pikował. Ja tak się śmiałam, piszczałam, krzyczałam, że na początku miałam tutaj tak wysuszone. Ten spadek na główkę z samolotu tak. W ziemię to po prostu, ja tak. Nie wiem, samobójstwo. Tak, tak, tak. I lepiej się czułam, jak później mieliśmy nogi już w dole, niż ja jak też. Znowu musiałam się tak obrócić. Szarpnięcie spadochronu też było mega takie mocne. Ja myślę, że wszystko co mówimy jest wszystko teraz dosyć mocno chaotyczne, ale jak dostaniemy nagrania... Ale mamy dyplom, jak u dentysty, czyli zaliczyliśmy. I w piątek 13 mamy napisane. Ej, 13.08 to jest no, piątek tak. 13, że mamy tu napisane, że... Czarny kocie, skoczyłaś w piątek 13. I przeżyliśmy. I nie przeniosłaś pecha. Kocham cię. No, fajne miałeś te urodzinki ostatnio. Kłady to. No. Może jeszcze nawet następny dożyje. Oj Boże. Zależy co znowu wymyślimy. Fajnie było. Teraz to mogę powiedzieć, bo już to nie muszę skakać z samolotu trzęsącego się na 4 kilometrach. Które rzeczy trzeba zrobić. Ale i mamy już to zaliczone. W ogóle to tak jakbyś lecieli sobie lotem pasażerskim, jak macie wyobrażenie w sumie jak lecieliście kiedyś i nagle by ktoś powiedział, nie, sorry, skaczesz na główkę otworzy. Stary, bo nie ma opcji. No tak, ja tak się czułam do końca, a no i w sumie nawet instruktor ja tak mówił, że mózg jakby nie przyjmuje tego tak. Jako zagrożenia takiego nie, na początku mi przyjął się trochę w sensie mi ten wyskok taki wyskok, był, najstraszniejszy z samolotu najstraszniejszy wyskok. Tak, później jak już leciałam, to już tak nie ogarniałam nogi, i to, by jak, gdzieś tu, ale ta szybkość miałam. Była fajna, taka tak. Ogromna prędkość, tak. Strasznie. Nie no, kosmos, bo ja mam kosmos. W sumie trochę jakbym jechał na motorze bez motoru, tylko w powietrzu. I w dół. I w dół głową sam, ej, bez motoru. Przyznam, jest mi niedobrze teraz. No, trochę, o, ja muszę jeszcze, opłonąć. Jak już leciliśmy na spadochronie, to pan stwierdził, Rafał, weź mi sobie te cążki i robimy sobie bączki, nie? Ja sobie ściskałem teraz na prawo, teraz sobie na lewo i on mówi, mocniej, mocniej. Ja ściągnąłem tak, i zrobiłem taki obrót tym i poczułem tego burgera, co jedliśmy i stwierdziłem, dobra, coś tam, Piotrek, stop. Ja też już powiedziałam, że niektóre momenty były trochę wredne. Piotrek, stop, już nie chcę. Ale to były bączku. Takie dodatkowe wrażenia. No, no niesamowite to było. Wiesz co, ja nie wiem. Jak to w ogóle, do czego to porównać, co mówić? Ja też nie. Po tym spadku z samolotu na główkę, to już te bączki, to już mogłem je dobić dzisiaj. Hej. Cześć mama, żyję. Cześć mama, żyję.